Cześć wszystkim, witam na swoim kanale. Mam na imię Ruslan. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, ja jestem z Ukrainy i w Polsce mieszkam już 4 lata. Przed tym jak zacząć, chcę wszystkich przywitać z Nowym Rokiem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby Wasze marzenia się spełnili. Również chcę podziękować Wam za to, że subskrybujecie mnie, cały czas oglądacie, wspieracie mnie. U mnie już minął rok, jak ja nagrywam i naprawdę byłem bardzo, bardzo zaskoczony tym, ile osób nie ogląda i naprawdę to jest bardzo miłe, bo ja tak naprawdę nie oczekiwałem przed tym, jak zakładałem kanał i naprawdę Wasze wsparcie bardzo mi pomogło rozwinąć mój kanał, również ja rozwijam się ze swoim kanałem, także ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny. I dzisiaj chcę z Wami obejrzeć swój stary filmik, który ja nagrywałem rok temu, moje noworoczne wyzwanie, o czym marzy Ukrainiec. I tak naprawdę teraz ten filmik ja usunąłem, ale jednak ja pamiętam, że nagrywałem taki filmik i obiecywałem Wam powiedzieć, czy spełniły się moje marzenia, czy spełniły się moje plany, co zmieniło się za ten rok. Teraz ja włączę ten filmik, będę oglądać, co ja tam mówiłem, co ja tam chciałem, jakie miałem noworoczne wyzwanie. I tak naprawdę ja nie pamiętam, serio, ja nie pamiętam i teraz z Wami obejrzymy ten filmik i zobaczymy, co tam będzie. Ja po prostu, przepraszam, ja po prostu pamiętam, jak ja czytałem, bo naprawdę było dużo trudnych słówek. I ja tak napisałem sobie taką kartkę i bardzo denerwowałem, bo nie mogłem po prostu zapamiętać. I po prostu widzę teraz, że ja poglądowałem, tak, u mnie przed kamerą, przed lampą była taka kartka, gdzie było wszystko napisane. I ja tak patrzyłem, żeby wszystko powiedzieć tak prawidłowo, bardzo się stresowałem w ogóle. Jak mówię, minął rok i ja bardzo się rozwinąłem i naprawdę dzięki Wam, dzięki YouTube'u. I teraz ja widzę, że tutaj jestem taki grzeczny chłopak, który taki stoi, tak opowiada, żeby tam nic takiego nie powiedzieć. Teraz oczywiście ja jestem bardziej na luzie, tak? Ja nie boję się zrobić jakiś błęd i wstawić go w filmik albo jeszcze coś. Okej, okay. Żeby nie wytracić Wasz czas i mój, powiem tak, że ja zapomniałem w ogóle o angielskim, ale na tą chwilę, kiedy ja nagrywałem, tak, rok temu, ja naprawdę uczyłem angielski tak mocno, uczyłem tam po 100 słówek dziennie i naprawdę wtedy mi się wydawało, że ja potrzebuję tego angielskiego, ja nadal go potrzebuję, ale teraz nie tak aż jak wtedy, tak? Bo ja tak uczyłem angielski, a po co ja go uczyłem, nie wiadomo. Myślałem, że dla podróży, tak, że ja lubię bardzo dużo podróżować i potrzebuję angielski, ale jednak myślę, że mojego angielskiego starczy, tak, dla podróżnictwa. Ale ogólnie tak, ja i nadal mam w planach nauczyć się języka angielskiego, ale po prostu dla tego musi być jakiś, wiecie, sens, nie wiem, może ja pójdę na jakieś studia, gdzie muszę po prostu uczyć ten angielski. Albo po prostu, wiecie, może być tak, że wyjadę gdzieś do innego kraju i tam się nauczę języka angielskiego. Ale na razie, wiecie, jak u mnie rok temu był taki sam poziom języka angielskiego, tak i został tak naprawdę. Następna taka rzecz to zawód i ja mówiłem, że ja uczę się na kierunku technika administracji i za 10 dni mam egzamin, także ja tą szkołę skończę i planuję pójść na jeszcze jeden kierunek i teraz zastanawiam się, czy iść, czy nie iść, albo pójdę latem też na 100% do szkoły wyższej, tak? Bo ja tak naprawdę długo planowałem, długo chciałem. No i teraz jednak wybrałem kierunek, który ja chcę. Ja chcę pójść na kierunek grafika komputerowego. Mówiłem, że planowałem, chciałem, marzyłem, nie wiem jak to powiedzieć, że chciałem bardzo pojechać w zimne góry, zimowe góry. I powiem tak, że ja byłem wiosną w Zakopanem i też jeździłem do Morskiego Oka. I tam był śnieg. I te morskie oko było całe w lodzie, także myślę, że moje marzenie się spełniło zobaczyć zimową górę. Ale też powiem, że ja planuję pojechać po Sylwestrze też w zimowe góry, czyli do Zakopanego, też myślę, że tam będzie śnieg.
Także jeżeli coś, to wszystko jedno, zobaczę tę górę. Też mówiłem, że chcę pojechać gdzieś w takie ciepłe kraje, na jakąś wyspę. To też myślę, że się spełniło, bo ja jeździłem w Albanię. Naprawdę w Albanii zwiedziłem tyle po prostu miejsc pięknych, że po prostu, wiecie, mi tego starczyło na cały rok i naprawdę jeszcze raz powiem, że polecam Albanię, kto jeszcze nie był, zwiedzić samochodem i to po prostu wspaniały kraj i bardzo piękny i w ogóle nie żałuję, że pojechałem tam i naprawdę mi tego tygodnia w Albanii starczyło na cały rok. Ja naprawdę naładowałem się energią, ciepłą i w ogóle pięknością, tak? Bo naprawdę to jest przepiękny kraj. Wycieczka do Islandii, jak też ja mówiłem w tym filmiku, mi się nie udała przez to, że no wiecie, przez co nie można było wyjeżdżać gdzie chcesz, także myślę, że ja zostawię to marzenie tak na później, ale wszystko jedno myślę, że kiedyś tam pojadę. Następna taka rzecz, którą ja powiedziałem, że ja bardzo chcę chodzić na siłownię, żeby mieć tam mięśnie, po prostu wiecie, mieć taką sportową formę, tak? Ale powiem tak, niestety ja przetyłem i nie mam w ogóle nigdzie mięśnie, tylko mam teraz brzuszek, naprawdę trochę przytyłem, w sumie jak zawsze, jak każdą zimą, plus 5 kg, ale później na wiosnę znów mam minus 5 kg, także to jak zwykle, ale wiecie, ja myślę, że dla mnie nie jest taki problem, żeby chodzić na siłownię, tak? Nie jest taki problem, żeby jakoś ćwiczyć, po prostu u mnie brak czasu, naprawdę teraz brak czasu, bo wiecie, praca, YouTube, znajomi i w ogóle, wiecie, w domu przychodzisz, coś trzeba zrobić, także ja nawet nie wiem, kiedy ja miałem na to wszystko czas i myślę, że ja chcę pójść na siłownię, ale po prostu trzeba znaleźć czas i po prostu chodzić tak stale, tak nie miesiąc i rzucić tą siłownię, a tak stale, wiecie, chodzić i ćwiczyć. Okej, ja też mówiłem o obywatelstwie i że napiszę list do prezydenta i tak naprawdę powiem, że mi zostało 3 miesiące do rezydenta, także tutaj naprawdę to szybko zleci i myślę, że będę miał tego rezydenta, po prostu mam nadzieję, tak? I to naprawdę ułatwi mi życie i z pracą i w ogóle z wyjazdami, tak? Że nie będę miał cały czas wymieniać tą kartę pobytu, także mam nadzieję, że dostanę tego rezydenta, tak, wszystko zrobię, co trzeba, złożę dokumenty, tak, wszystkie papiery i tak dalej. Tego będzie naprawdę bardzo dużo, ale ja postaram się. Mam nadzieję, że po prostu dostanę tego rezydenta i będę miał spokój po prostu w Polsce. Okej, i ostatnie, o czym ja marzyłem, tak, bardzo, żeby mieć 1000 subskrybentów. Ja nawet powiem, że teraz ja mam 2700 subskrybentów, coś takiego i cały czas rośnie, tak, może trochę więcej. I naprawdę, naprawdę w pierwszej kolejności chcę podziękować Wam, bo Wy wierzyliście we mnie cały czas, naprawdę wspieracie, pomagacie i ja jestem bardzo wdzięczny. Jeżeli by nie Wy, naprawdę nie było by mojego YouTube kanału i tych filmików, bo naprawdę cały czas staram się dla Was kręcić nowe, fajne filmiki, także dziękuję bardzo Wam. Jeżeli ocenić moje plany, czy spełniły się oni, czy nie, i tak naprawdę powiem, że połowę z nich się spełnili, połowę z nich ja nawet i nie starałem się zrealizować, przez to, że naprawdę nie miałem czasu, no i nie miałem w tym na razie sensu, tak? To cały czas w mojej głowie, tak? To nie znaczy, że ja rzuciłem wszystkie swoje plany i pomyślałem, że to w ogóle mi niepotrzebne. Oczywiście, że jest i potrzebny i język angielski, i chodzić na siłownię, tak? Zajmować się sobą i podróżować tak więcej, żeby rozwijać się. Oczywiście to wszystko trzeba robić, ale po prostu na razie nie znalazłem czasu, bo ten rok był dla mnie naprawdę skomplikowany i z tego co wiem, w następnym roku czeka mnie duży niespodzianek i naprawdę dużo wszystkiego się zmieni. Także myślę, że będzie za rok nowy filmik, tak, o tym, co u mnie się zmieniło. Myślę, że ja będę Was informować na bieżąco, tak, co u mnie się zmieniło w moim życiu. I wiem, że ten rok chyba będzie dla mnie najtrudniejszy.
Dużo jest powodów z tego. Po prostu mam nadzieję, że ja dam rady wszystko przeżyć, tak, wszystko zrobić, co potrzebuję. I mam nadzieję, że wy będziecie ze mną, będziecie mnie wspierać, bo dzięki waszemu wsparciu istnieje ten kanał. Chciałem tak naprawdę nagrać jakieś nowe postanowienie, tak, ale myślę, że po prostu kiedy ja zaczynałem ten YouTube kanał, ja jeszcze byłem taki, wiecie, nawet nie powiem, że dzieckiem, nie, ja mam już 25 lat, po prostu byłem taki trochę naiwny i YouTube zmienił też nie tylko moje poglądy, a moje odnoszenie na dużo rzeczy naprawdę. I teraz ja rozumiem, że trzeba być na YouTube trochę takim dojrzałym, tak? Też trzeba być szczerym, nagrywać to, co chcesz, to, co lubisz. I naprawdę myślę, że w następnym roku temat i klimat moich filmików się zmieni, bo ja tak planuję. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. A wam wszystkim chcę podziękować i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby wasze marzenia się spełnili. Marzcie, planujcie, żeby wasze wszystkie plany się spełnili. Oczywiście, że życzę dużo zdrowia, życzę dużo prezentów, żeby w waszym życiu było dużo uśmiechu i pozytywu. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia już w następnym roku.